Na swoją walkę wszedłeś przy muzyce z Akademii Pana Kleksa, która zaczyna się słowami "witajcie w naszej bajce". No i ta walka to była zdecydowanie twoja bajka. Nie, to nie chodziło o walkę czy bajka, tylko wiesz, ja bym tak jakby się tak wsłuchał w tą piosenkę, to jest żartobliwa piosenka o tym, jak ja bym chciał, żeby to wyglądało, że zwierzęta są szczęśliwe, że te nie katują, że nie ma biednych dzieci, że wszyscy mają co jeść. Takie wiesz, no, żartobliwy przekaz mojej takiej, wiesz, jakiejś wewnętrznej potrzeby naprawy tego świata. A poza tym, no, Akademia Pana Kleksa, się na tym wychowałem, no i szczerze, całe przygotowania moje do tej walki były bardzo poważne. Skupiałem na tym całą swoją energię, całą siłę, czas, pieniądze, ale nie było żadnej napinki, żadnej takiej, wiesz, presji, na totalnym jaju to wszystko byliśmy. Dlatego też postanowiłem wyjść na totalnym jaju. No i zawalczyłeś jak mistrz Pajhiwa, czyli jak mistrz kickboxingu. No świetna walka w stójce przede wszystkim, prawda? No cieszę się, że się podobała. Dobrze się czułem, czułem się pewnie w tej stójce, mimo że Paweł jest bardzo doświadczonym zawodnikiem i walczył dla najlepszej federacji K1, tej rodzimej federacji, do której wszyscy my chcieliśmy kickboxerzy się dostać, mi się nie udało. No i także no to sądzę, że naprawdę to jest duży zaszczyt stoczyć walkę z tak wspaniałym zawodnikiem, jakim jest Paweł. Pokazałeś, że nie czas jeszcze kończyć karierę. Jakie masz dalej plany związane z MMA? Znaczy nic nie pokazałem według mnie. Pokazałem po prostu, że nadal potrafię się bić, że lubię się bić, że chcę to robić, że jakoś to mi wychodzi. A co do końca kariery, to ja nigdy nie powiem coś takiego, że ja kończę karierę, czy oficjalnie będę się rozpisywał na stronach internetowych, czy będę robił jakieś, wiesz, party typu, że zakończenie kariery. Nie, po prostu wstanę rano i powiem, że już mi się nie chce. Na tą chwilę naprawdę zmęczony jestem tym, że mi się cały czas chce. Mnie już to po prostu męczy, bo bym chciał, żeby mi się nie chciało, a mi się cały czas chce. Także nie wiem, jak to będzie.